Barbie! Cześć wam! Co tam? Zrobisz mojego klona? A, klona? To dosyć nietypowa prośba. Po co? Bo klon by wyglądał dokładnie jak ja, tak? Wtedy bym ułożyła różową układankę z układanką grodu. We dwie dałybyśmy rady bez trudu. To trudna układanka i trudne zaklęcie. Ale przecież lubimy wyzwania. Obejmij całą Chelsea, jej umysł i serce i otwórz tu przestrzeń, by Chelsea było więcej! Udało się? Może powinnaś się odwrócić? Hej, Chelsea! Jedna, dwie, trzy i ja, czyli cztery! O, biedna Honey! Nie martw się, jestem tutaj! Biedna Honey, jesteśmy tutaj! Pójdę spytać inne księżniczki klejnotów, jak się odwraca to zaklęcie. Odwraca? A po co? To lepsze niż jeden klon. Zawsze powtarzasz, co dwie głowy to nie jedna. A teraz mam aż cztery. Jesteś tego pewna? Jasne! Macie ochotę na najtrudniejsze puzzle w krainie klejnotów? Tak, koniecznie. Ruszamy! Cześć, królu! Hello! Mógłbyś nas podwieźć do układankogrodu, królu słoni? Będzie to dla mnie zaszczyt. Wskakujcie, Chelsea! To jest nasz słynny układanko-ogród. Tu są puzzle, które rozwiązałam zupełnie sama. A tutaj są te, których sama nie umiem rozwiązać. Potrzebuję waszej pomocy. Chętnie! Nie ma sprawy! Dzień dobry, Chelsea. Nie musisz mnie zbyt długo błagać. Oczywiście pomogę ci ułożyć. To nie będzie konieczne. Zaraz. Co? Czy ty jesteś podwójna? Nie, nie, nie jestem podwójna. Tylko poczwórna. Witaj, książę Notto. Dzień dobry. Jak to się stało? To moja sprawka. Usiłowałam stworzyć klon Chelsea, żeby pomóc jej w puzzlach. Odrobinkę przedobrzyłam. Chodźcie, ułożymy puzzle mega szybko. Tak! Myślę, że powinnyśmy najpierw odłożyć podobne klocki. Jakbyśmy były jedną osobą. Nie rozumiem. Zawsze natrafiam na problem w tym miejscu. Zawsze ma problem. W tym samym miejscu. Tak, to już powiedziałam. To już mówiła. To chyba musimy zacząć od początku. Musiałyśmy coś pomylić po drodze. Chelsea, rozbierzmy jeszcze raz układankę. Tak, dobrze. Pomysł. Zaraz, nie niszczcie tego, co zbudowałyście. Weźcie pozostałe elementy i spójrzcie, czy w coś się układają. Dzięki za propozycję, Notto, ale... No wiesz, ja... to znaczy my znamy się na tym i uważamy, że tak jest lepiej. Cóż, próbowałem. Nie martwcie się, chłopcy. Sądzę, że Chelsea stwierdzi, że potrzebuje innego punktu widzenia. Chwila, moment. Punktu widzenia? Królu słoni, możesz mnie podnieść na trąbie? Jeśli się przyjrzę układance z wysoka, może zobaczę coś, czego Chelsea nie dostrzega. Świetny pomysł, Notto. Jazda w górę. Już widzę! Opuść mnie z powrotem, proszę, królu! Chelsea! Już widzę, co zrobić! Prosiłem króla słoni, żeby mnie podniósł, abym spojrzał na układankę z innego punktu widzenia. No a z góry zobaczyłem, że na razie układacie układankę do góry nogami. Jak ją postawicie odwrotnie, będą pasować. Dziękuję, książę Notto. Chelsea, operacja odwracanie. Ojej! Przecudownie! Barbie, uwierzyłabyś? Uwierzyłabyś w to, Barbie? Gratuluję wam, Chelsea. Notto, miałeś rację. Miałeś rację! Dzięki, Notto! Wow. Po kolei! Barbie, myślę o tym przysłowiu, co dwie głowy to nie jedna. Teraz rozumiem, co to znaczy. Dwie różne głowy są lepsze niż jedna. I niż cztery identyczne. Kiedy wrócimy do zamku, poproś inne księżniczki o odwrócenie zaklęcia. Będę szczęśliwa.
A teraz z czterech znów stanie się jedna. Udało się? Naprawdę miałam już dość słuchania samej siebie. Dziękuję wam bardzo, księżniczki, za pomoc przy zaklęciu. Bez was by mi się nie udało. Oczywiście, zawsze dobrze spojrzeć na sprawę z innej strony. Czerpać z innych pomysłów.